Następny punkt. Opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych. Projekt uchwały Komisji Komunalnej w sprawie zadań powierzonych na 2014 rok pod nazwą Prace remontowe dróg podniebnych. Paragraf 1. Ustala się następującą kolejność zadań remontowych chodników na rok 2014. Punkt 1. Ulica Kazimierza Wielkiego od ulicy Przeskok do stacji Orlen, strona nieparzysta, od Alei Kijowskiej do numeru 104 i od ulicy Galla do numeru 112, strona parzysta. To jest wszystko po drogie ulicy Kazimierza Wielkiego. Punkt 2. Ulica Drogorza. Punkt 3. Aleja Kijowska od numeru 34 do ulicy Mazowieckiej, strona parzysta, oraz w ciągu ulicy Mazowieckiej od dawnego parkingu policji do Alei Kijowskiej. Punkt 4. Ulica Chodowieckiego numer 5 i 7 oraz strona parzysta. Punkt 5. Ulica Chocimska. Łącznik pomiędzy ulicą Chocimską a parkingiem przy szkole. Punkt 6. Ulica Konarskiego od ulicy Chopina do ulicy Lea, strona parzysta. Punkt 7. Zatoka parkingowa przy ulicy Czarnowiejskiej 77 przy Rzaczku wraz z przylegającym chodnikiem oraz ulica Czarnowiejska od Inżynieru do ulicy Michowskiej. Punkt 8. Remont podwórka ulicy Królewska 60 do 70. Punkt 9. Ulica Wrocławska, strona parzysta, od skrzyżowania z Aleją Kijowską do ulicy Racławickiej. Punkt 10. Ulica Mazowiecka, ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Lutowskiej, strona nieparzysta oraz ulica Mazowiecka nr 42 do 60. Punkt 11. Ulica Składarza 12. 46, przepraszam bardzo. Punkt 12. Ulica Stafa 9. Punkt 13. Ulica Prodnicka od ulicy Lubelskiej do Alei Słowackiego, strona nieparzysta, to jest wzdłuż Harbewa. Ulica Lubelska od ulicy Śląskiej do ulicy Prodnickiej, strona nieparzysta, czyli ta po stronie Urzędu Stanu Cywilnego. Paragraf 2. Rada Dzielnicy wnioskuje, aby materiał użyty do remontu chodników na dzielnicy 5. Krawodża była kostka ruchowo fasowana. Bez fasowania, przepraszam. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze taki bardzo krótki komentarz do punktu 8 to są te zadania w takiej kolejności, jak to było poprzedniej. Jakieś były ścisłości, tak w poprzednim roku, bo coś tam zostało zrealizowane i te pozycje przeszły na wyższe miejsca w liście ranglingowej. Od 9 do 13 to są punkty nowe dodane na podstawie pracy komisji, na podstawie, to są wszystko rzeczy oparte wnioskami mieszkańców. Mam pytanie, bo kiedyś była propozycja, jeśli chodzi o tą zatokę przy Czarnowiejskiej, że miałaś do likwidacji. Tak. Czy na razie odmówiłem? Czy na razie to jeszcze tyle czasu? Czy na razie to nie dojdzie? Nie wiadomo. No, bo rozmawialiśmy o tym rzeczywiście na komisji, żeby tą zatokę w ogóle tam zlikwidować. To są problemy takie jakieś związane z tą zatoką. No ale to jest na tyle jeszcze odległa, bo to jest pozycja 7, a to myślę, że już tak za 4 lata jeszcze do tego czasu. No, od Romorza to jest bardzo duża inwestycja będzie, także myślę, że za 4 lata jest czas na jakieś konsultacje w tej sprawie. Ja mam tylko jedno pytanie, mianowicie jest taki bardzo krótki odcinek na ścianie szczytowej jakby NCN-u tutaj od Alei Kijowskiej do Gala. To jest bardzo krótki odcinek, tak. Jest fatalny. To jest od ulicy Gala do numeru 112, strona parzysta. To jest w punkcie pierwszym. Dobrze. Tak, to Narodowe Centrum Nauki. Oczywiście, bo to jest szczytowa ściana. Biprosta. No. Ale to nie jest biprosta, to jest niższy budynek. To jest ten niższy. Biprosta. To jest nawet większa powierzchnia biurowa niż ten. No to jest pierwszy punkt. Właśnie to jest bardzo krótki odcinek do samego wyjazdu z tych parkingów. To jest fatalny. Tak. No już będzie w przyszłym roku. Nie ma problemu, tylko to. Dziękuję. Tak? No w tym. Tak? Już jesteśmy w tym roku. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Czy projekt jest przeciw? Czas
Kto wstrzymał się od głosu? Jest stwierdzam, że jednogłośnie.